Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestuję i zaprezentuję rower poziomy Zipro Vision. Zapraszam Was do krótkiej prezentacji. Waga koła zamachowego 7 kg. Magnetyczny system oporu sterowany manualnie. Waga produktu 25 kg. Maksymalna nośność, jaką podaje producent, wynosi 120 kg. Troszkę teraz o wymiarach. Długość 137 cm. Najszerszy punkt znajduje się na tylnym stabilizatorze i wynosi 49 cm. Natomiast wysokość dokładnie w tym punkcie 82 cm. Odległość siedziska od podłogi wynosi jedynie 40 cm. Bardzo często pytacie o tą odległość. Pedał maksymalnie wychylony do przodu, siodło wysunięte na maksa do tyłu. W linii prostej od pedała do siodła mamy 84 cm. Zacznę może od montażu. Nie sprawił żadnego problemu. Wszystkie elementy do siebie bardzo dobrze pasowały. Jedna osoba w zupełności poradzi sobie ze złożeniem maszyny. Wyświetlacz podstawowy, czytelny, z półeczką na telefon, brak łączności z zewnętrznymi aplikacjami, zasilany dwoma bateriami. Siedzisko jest dość twarde, mamy tutaj możliwość ustawiania w jednej płaszczyźnie, w poziomie, czyli przysuwamy do wyświetlacza albo oddalamy, wystarczy odkręcić tą śrubę. Oparcie nie posiada regulacji kąta nachylenia. Obok tutaj znajdują się rączki pokryte taką mięciutką gąbką z blaszkami do pomiaru pulsu. Zaprezentuję Wam teraz jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 95 kg będzie wyglądała na maszynie. Specjalnie kamerę troszkę dalej ustawiłem, żebyście mieli porównanie, jak wyglądam ja, a jak rowerek. System magnetyczny pracuje bardzo dobrze, cicho, płynnie, tutaj naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Obciążenie mam ustawione na minimum, działa bardzo delikatnie. Sprawdzę, ile można dodać jeszcze maksymalnie obciążenia, także z jedynki od razu przechodzę na ósemeczkę. W skali od 1 do 10 dałbym piątkę. To maksymalne obciążenie jest oczywiście odczuwalne i myślę, że jak na maszynę tej klasy w zupełności wystarczające. Podczas treningu cardio pojawia się jeden bardzo duży minus. Piętą cały czas ocieram o podłogę. Jest to naprawdę bardzo denerwujące. Staram się ten but wcisnąć maksymalnie w te strzemiona do góry jakby, ale cały czas pojawia się to ocieranie. Dodam, że mój rozmiar buta to jest 46. Najlepszym rozwiązaniem byłoby podniesienie całej maszyny o jakieś 5 cm na przednim tylnym stabilizatorze oraz tutaj na środku, zrobienie takich podkładek. No i wtedy ta pięta pracowałaby troszkę wyżej i nie ocierałaby o podłogę. Przy moim wzroście brak możliwości pełnego wyprostu w kolanie, a dodam, że siedzisko jest maksymalnie wychylone do tyłu. Poza tym mechanicznie wszystko jest w jak najlepszym porządku. Sprawdzę jeszcze, jak jest ze stabilnością. Zwróćcie uwagę na przedni i tylny stabilizator. Są dość szerokie, sam środek ciężkości dość nisko, także jeżeli chodzi o przewrócenie na boki, graniczy tutaj z cudem. Do przodu nie ma opcji, żeby się przewrócić. Do tyłu również bardzo ciężko, także naprawdę podczas treningu czujemy się bardzo bezpiecznie. Troszkę teraz o jakości wykonania. Tutaj mamy ten czytelny wyświetlacz z półeczką na telefonik. Lecimy niżej, regulacja obciążenia. Przedni stabilizator. Te czarne plastiki to są rolki transportowe. Tutaj są pedały, nie są to jakieś tam najtańsze, także powiedzmy półka wyższa niż te najtańsze pedały. Plastiki bardzo dobrze spasowane, te szare elementy są w macie, czarne w połysku. Rowerek, powiem Wam tak, na żywo uważam, że wygląda troszkę gorzej niż na zdjęciach. O, zobaczcie, tutaj na przykład gdzieś tam w transporcie się przyrysował. Tutaj jest regulacja siedziska w poziomie, także możemy je sobie
tak jak Wam mówiłem, przysunąć do wyświetlacza albo oddalić. Same wymiary siedziska zaraz Wam tutaj też gdzieś w tle wrzucę. Blaszki do pomiaru pulsu tutaj w tych rączkach przy siodle. Tylny stabilizator. Oparcie. Także rowerek uważam wykonany jak za tą cenę przyzwoicie. Przejdźmy do podsumowania dzisiejszego odcinka. Fabrycznie nowy rower kupiłem za 789 zł. Wykonany jak za te pieniądze przyzwoicie, wyposażony mocno podstawowo. Przeznaczony bardziej dla osób niskich, myślę, że do 170 cm max, nie szukających super wypasionego sprzętu. Mam nadzieję, że dzisiejszy film pokazał Wam, jak realnie wygląda rower przy osobie moich gabarytów i rozwieje wątpliwości, czy warto inwestować w testowaną dzisiaj maszynę. Jest dość mały i niski. Jeśli szukacie rowerka poziomego dla osoby starszej lub do rehabilitacji, musicie liczyć się ze sporymi niedogodnościami podczas wstawania z maszyny. Jeśli macie pytania lub doświadczenia z rowerkiem Zipro Vision, piszcie proszę w komentarzach pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.